Z tej strony Tytan. Dzisiaj chciałbym nagrać jakiś normalny odcinek, taki, żeby coś nagrać, tak wiadomo. No i padłem na pomysł, że mogę otworzyć moich upośledzonych 100 lam, których trochę zbierałem i chciałbym się pozbyć, a wiadomo, trzeba się pozbyć ich, bo one trochę irytują, a pojedynczo nie mam ochoty ich otwierać. Więc postanowiłem, że będę na odcinku otwierał wszystkie i po prostu będę dawał timelapsy, które będą pokazywać na te najlepsze momenty. Oczywiście zacznę od początku, później od połowy, albo do 25. Wiecie, 20, najpierw pierwsze, tam do 10 albo 5 lam, później timelapse do 25, później tam znowu tak 27-28, timelapse do 50. No i wiadomo, nie? O co chodzi. Więc no. Ja tu zaczynam kupować te upośledzone lamy. Albo jak coś będę też ważnego mówił. I co? Wejdź. 100 lam. O, Jesus. Tragedia. Naprawdę. No to lecimy. Będziemy oczywiście też tak przewijać. Dobra, w pierwszej gówniany było. Ogólnie ten film ma powstać na celu, czy coś można ciekawego dostać, albo po prostu, żeby się pozbyć ich. No. I żeby cokolwiek nagrać na tym YouTube'a. Jestem szczery, wiadomo, o co chodzi, nie? Mam już dopiero pierwsze dwie lamy za sobą. O, srebrne. Może coś ciekawego będzie. Mam nadzieję, że tak. Byłoby fajnie. Naprawdę. Dobra, kolejna lama. O kurde, też srebrne. No to ciekawe. Szczęśliwa lama! No to co, możecie stawiać łapeczkę w górę i subskrypcję na... z powodu tego, że się poświęcam. Ja otwieram te 100 upośledzonych mini lam. Ja ledwo co otwierałem 30, a co dopiero ze 100. No to co, lecimy dalej. Już jesteśmy za pierwszą 25 lam śmiesznych. Już jest ciężko. Po drodze zdobyliśmy fajne itemki. Jak najbardziej. I w lewym górnym rogu będzie lista. Mini lista rzeczy, które były najlepsze do jakie zdobyłem, nie? Czy tam krople i jacyś obrońcy, nie? Wiadomo. A ja lecę dalej otwierać te śmieszne lamy. Mamy 140 przedmiotów prawie. No już.
Santos. Dziękuję. Bardzo szczęśliwie. No i co, ta reszta 50-tki śmiesznej. Więc no. Fajno, nie? Bez kitu. Ty. Mam pomysła. A może jakąś chamską reklamę tu dać? Nie? Ha! Chamska reklama, czas start. Heja, tu ja z przyszłości. Podczas gdy otwieraliśmy lam, jesteśmy już po otwarciu tych lam. Chciałem powiedzieć, że to nie była reklama, tylko mini konkurs. Co każdy odcinek z ratowania będzie konkurs oczywiście. Nagrywa, że 130 full perki na słońce. Taki o. Więc kto chce, niech bierze udział, napisze hashtag grabarz i będziemy robić konkurs takie właśnie na bronie. Na pewno to będzie lepsze niż PSC. Więc no, ja się już z wami żegnam. Oglądajcie tam dalej te śmieszne otwieranie. No. Już jesteśmy po chamskiej reklamie. To znaczy tak jakby dla was plus, a dla mnie minus, więc no. No, jesteśmy po reklamie, więc zaczynamy. Głowy. Srebro. Lecimy chyba... O ty kurde ty! 400 przed... O! 400 przedmiotów! Ja ci kręcę! Mamma mia! Mamma mia! 400 przedmiotów! Widzicie to? Mamma mia! Jesus Christ! No to lecimy!
Lecimy, lecimy, nie śpimy, zostawcie łopeczkę i subika z dzwoneczkiem. Cringe, jak nic. No. Jak 25 lamp to... Uff. Już 75 za nami. No, myślałem, że to dłużej będzie trwało. Ale dobra, lecimy. Koniec. He. Ludziska, mamy ostatnie 3 lamy. Już to zrobimy bez żadnego przyspieszenia. Tylko po prostu normalnie. Oj, srebrna. No i gitara, nie? Nagrywam chyba to już prawie coś 20 minut. Tak mi się bynajmniej wydaje. Zagubiłem się w czasie od tego otwierania lam. Naprawdę. 535 przedmiotów. Jezus. Jakby teraz była srebrna lama, to by było pog, bo bym chciał 550. Wiadomo, nie? O co chodzi? Wiadomo, o co chodzi. Yes, cringe. Ale nie będzie. A najgorzej. 547. Ja pierciu. Patrzcie, ile kropel. 18, 26, 20 tego, 21, 31, 41 i mamy 55 kropel. Dostaliśmy jeszcze epickiego bohatera i karabin zbieracza. Ten karabin jest podobno dobry, jak jest legendarny, więc no. I bardzo dużo jakichś gówien, których nawet nie będę zliczał. 6000 sztuk golda zdobyliśmy, zobaczcie, miałem 11000. Zdobyliśmy 6000 sztuk golda. Jakieś śmieci kolejne. Ja pierdziu. Tak oto poszło, nie? 100 lam. Więc no, ja sobie to jeszcze pousuwam. Ale bohaterów 5 ze 100. Czyli po każdym 25 etapie był. O nie. OS. OS. O Boż. O Boż. Jezu. A dobra, nie aż tak dużo. Ale podręcznik szkoleniowy jak najbardziej się przydadzą. Szkoda, że to tylko paru niebieskich. Dobra. O schematy to ja się boję. Ty, czemu niby mało automatyczne przydzielanie do oddziałów? Co jest? Come on. Zmniejszyło mi moc przez to. Jezu. No ocaleńco to już jest wydupione dużo. To jest jakaś przesada. No nie. K
Come on. Już? Wszyscy? 11 podręczników szkoleniowych. Okej. Okay. Czekajcie. Zarządzaj, nie, oddziały. Siup. O, nie powinno być git. Dobra. Schematy. To już mam legendarne, tylko że nie ulepszone. Schematów nie aż tak dużo jednak, wiecie? A nie, dobra, może jednak dużo. Pyk, 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 pyk. Jeszcze trochę. O. Jest już tak co szybko zrobić, że aż nie nadążę. 43 tysiące expa, ej, to jest sporo według mnie. Według mnie opłaca się otwierać mini lamy, jak się ma ich dużo. No i co? To wszystko w tym odcinku śmiesznym. Nie wiem co powiedzieć. Tyle otwierania. Ale jakby nie patrzeć. Bohater, którego jeszcze twoją pewnie usunąłem, a nie jest. Bohater, baza Kyle. Jeśli ma się flux, to może zbudować go na zwyczajnego bazę Kyle, który jest dobry. Więc no. Nie aż tak źle jest. Więc no. Podsumowując. Fajne były nagrody. Może nie aż tak fajne, ale no nie możemy się spodziewać czegoś od mini lam w końcu, nie? To są w końcu mini lamy tylko. Więc no. Ja już się żegnam. Do następnego odcinka. Live'a wpadajcie tam na moje social media. Discorda, wiadomo o co chodzi, nie? Więc no. Kiedy ja to nagrywam, Discorda jeszcze nie ma. Ale kiedy ja to wrzucę, to Discord już będzie. W sensie jeden dzień po. Więc no. Więc elo, cześć, papa, dobranoc i tym podobne.